To ja, Turbobila. To ja, Turbokozak. Jestem przekonany, że będzie pierwsze miejsce. Przekonany. Kwestia tylko, jak podejdzie do prowadzących. O właśnie. Wiesz, czy jest w stanie ten film jakoś tutaj wyciąć. Na Państwa oczach tworzy się historia, ponieważ pierwszy raz Turbokozaku będzie mistrz Litwy, król strzelców Ligi Litewskiej. Wszystko dobrze powiedziałem? Nie. Wicekról. Wicekról. Nie, nie król? Wicekról. To przepraszamy, to powinniśmy osobę. Dziękuję. Trzymaj się, na razie. Kamil Bieliński, wicekról strzelców Ligi Litewskiej. No wierzymy, że tutaj dzisiaj będzie show. No, musi być show. Punktowy? Oczywiście. Jak walczyć, to o zwycięstwo. Tylko i wyłącznie. Stablecki zagrożony. Jak się okazuje, nie król strzelców, a wicekról strzelców, ale z tym mistrzem Litwy się nie pomyliłem. No oczywiście. Mistrz Litwy, puchar kraju, super puchar, wszystko. Stamtąd wszystko. Strach się bać. Na bramce nie mistrz Litwy, nasz mistrz Polski, który po Kozaku jedyny bramkarz, jakim dysponujemy. Gabor Kirali, tak wiem. Tak. Polski Węgier. Polak Węgier, dwa bratanki. Powodzenia. No dobrze. Pierwszy gol! Ever. W tym sezonie? Jest. Przyszło przełamanie. Nie wiem, czy wiesz, że po Turbogozaku się zaczyna strzelać bramki w lidze. No ale teraz pauzuję. Mam cztery żółte. No to za tydzień. Za trzy tygodnie. Znowu to samo. To samo, to samo. 14, a już bałem się, że mnie zero. No to teraz tak, Hopsa. Hopsa, jeszcze raz to samo. Może z główki, może z główki. Z główki jeszcze nikt nie strzelał. Ach, prawie nie strzeli. 21. Kamil, rozumiem, że jesteś pierwszym uczestnikiem, który będzie na bieżąco liczył punkty. Teraz będzie za 5, tak? Wszystko wiesz, to mi się podoba. Dwadzieścia sześć! Trzydzieści jeden! Tutaj miało być. Co to za sztuka strzelać ten sam ruch ciągle? Dobrze. Jaki wynik? Bo 36? 36? Dawaj tego w ciemno zaraz. Wreszcie. Może coś złapiesz. Uuu! 41? Czy więcej? Trafił ktoś w płachtę dwa razy? Chciałbyś przejść do historii? No. Ja tylko sprawdzę sobie, jak to wygląda wszystko. Spokojnie. Musi być idealnie. No niby gol, ale nie. No to tak trzeba. Tam było 10, no to za 5 musimy to zaliczyć. Wiara czy nie cuda? Dokładnie. Nie wiem, jak mam to zrobić. Nie strzelam wolny, właśnie o to chodzi, potem wychodzi. Nie dają? Nie dają. Tak, blisko. No, i tak. Ulala! Brawo, brawo, brawo. Bezpośrednio! Wszystko w bramkę! Tak jest! Brawo, brawo! Brawo! Dziękujemy! 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 Jak się czujesz w tej konkurencji? No, tu może być tu Jacek Przypadek. Wszystko. Jacek Przypadek? Mm. Koncentracja. Nie, ale piękna bramka. Patrz, może drugi! Może wpadnie! Jest! Musimy to uznać. Razy jeden. Razy dwa. Powiedz mi, kochany, gdzie było lepiej? Na Litwie czy w Rumunii?
sukcesami na pewno na Litwie. A tak życiowo? Ale życiowo, ale bardziej w Rumunii. Lepiej zdecydowanie. Naprawdę byliśmy z moją żoną i z moim małym synkiem bardzo, bardzo zachwyceni. Nie, nie masz szans. Patrz, to jest to! Brawo! Można? Można. Tak jest! Dobra, żonglereczka. Że co? Nie ma żadnej żonglerki. Trzy, dwa, jeden. Trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, kurwa. Jest następna! Brawo! Nie klęcz, że strzelisz, wydanie prawie już wielkanocne. Zamiast piłki jajo. Gotowy do startu? Oczywiście. Trzy, dwa, jeden. Raz, dwa. No pierniczy. Nareszcie, już jest całe białko ścięte. 12. 13. Ogień, jeszcze 14. 15, pazernie, nie tam nie ma piłki, pazernie! Tak jest, kapitalnie! I to tą lepszą stopą. Jak się czujesz? Doktorze! Doktorze! Potrzebuję pomocy. No jak ci poszło? Uważam, że dobrze. Mogło być lepiej. Sebastian wygrał na tą chwilę, ale mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto go jeszcze pobije. Mi się dzisiaj nie udało, ale wydaje mi się, że zaprezentował się w miarę dobrze, także... No tak, szczególnie na płachcie, to wszystkim się to podobało. No, ta płachta, szkoda tej płachty, ale co zrobić? Reszta wydaje mi się, że była w miarę w porządku i z tytułu nie przyniosłem, jest okej. No i proszę Państwa, jest prezent na licytację, za chwilę święta Wielkiej Nocy, przy okazji wszystkiego najlepszego, bo to ostatni odcinek przed świętami wielkanocnymi. Jakieś życzenia dla kibiców, dla żony? Żona jak ma na imię? Sandra. Dla Sandry od męża, proszę, to jest Wasze 10 sekund sam na sam, telewizja, żona, proszę. Wszystkiego najlepszego, kochanie, co czego sobie zażyczysz i oby wszystko było w porządku. Coś się musi kupić po prostu. To jest normalne, jak zawsze. A dla Państwa na licytację dla chłopaków Kuby Kowalskiego, te oto jajo, które teraz Kamil Biliński nam podpisze, świąteczne jajo wielkanocne, tak możesz to zrobić za maszyści, wiesz? I to jest, proszę Państwa, obietnica Kamila Blińskiego. Tyle bramek strzeli. W tym sezonie czy w następnym? To może być już ciężko. No właśnie. W następnym sezonie to jest apel, nie apel, to jest informacja dla kibiców Śląska w Ekstraklasie. Tyle bramek strzeli w Ekstraklasie. Kamil Biliński w przyszłym roku. Wesołych świąt życzymy Państwu. Ja, Kamil i te oto jajo.